Jeśli chcesz mieć w swojej kuchni świetną książkę kulinarną ze sprawdzonymi przepisami, koniecznie wejdź w link u góry tuba.altenberg.pl i zamów swoją książkę. Są też w niej moje przepisy. Cześć kochani, dzisiaj przepis na bardzo proste, aromatyczne i pyszne pierniczki. Zapraszam! Te pierniczki są naprawdę bardzo proste. Są idealne do dekorowania lukrem, do zabawy z dziećmi oraz są idealne do powieszenia jako ozdoby na choinkę. W garnuszku podgrzewamy cukier z masłem. Miód nadaje pierniczkom idealnej konsystencji i jest bardzo duża różnica, jakiego miodu użyjecie. Czy będzie to miód sztuczny, czy miód naturalny. Pierniczki na miodzie naturalnym miękną dużo, dużo dłużej. Natomiast pierniki pieczone na miodzie sztucznym miękną bardzo szybko. Więc dowiedzcie się, gdzie jest zaprzyjaźniona pasieka i róbcie pierniczki na prawdziwym miodzie. Całość podgrzewamy i cukier musi się całkowicie rozpuścić. Muszę teraz odstawić do delikatnego wystudzenia. W międzyczasie do misy miksera wsypuję mąkę, sodę oczyszczoną, przyprawa do piernika, czyli najważniejszy składnik pierniczków. On nadaje tego pięknego, aromatycznego smaku i zapachu. Jedni dodają kakao do pierniczków, inni nie. Ja to kakao dodaję, ponieważ uwielbiam, gdy pierniki mają taki brązowo-żółto piękny kolor. I to mi się podoba w pierniczkach najbardziej, dlatego dodatek kakao troszeczkę je przyciemni. Oraz jedno jajko. I zaczynamy miksować. Powoli dodajemy naszą przestudzoną masę. Tą masę możecie również wyrobić w rękach. Nie musicie robić tego w mikserze. Mi jest po prostu łatwiej i szybciej. Blat musimy podsypać mąką. I w tym czasie nastawcie sobie piekarnik na 170 stopni, grzanie góra-dół. Ciasto z drugiej strony również możecie podsypać mąką. I wałkujemy. I to ciasto wystarcza na około 30, no 40, może do 50 pierniczków, w zależności od tego, jak dużych foremek użyjecie. Ale to lubiłam za dzieciaka i do tej pory uwielbiam wykrajać pierniczki. Przekładamy je od razu na papier do pieczenia. Z resztek, które zostały, ponownie formujemy kulę i ponownie wycinamy kolejne pierniczki. Jeśli chcecie zrobić otworki w pierniczkach, żeby przepleść je wstążką i powiesić na choince, możecie użyć tylki cukierniczej z takim małym otworem, w nią idealnie wejdzie wstążka. Jeśli nie posiadacie takiej tylki, użyjcie po prostu słomki. Słomki do picia napojów, ona też się świetnie nada. Pierniczki wstawiamy teraz do piekarnika. Patrzcie po kolorze, czy są już gotowe. Jest jeden trik dotyczący pierniczków. Pierniczki przed świętami zawsze pieczecie z wyprzedzeniem, po to, żeby zmiękły. Przechowujemy je w szczelnie zamkniętych pojemnikach plastikowych i one wtedy pięknie do świąt dojdą. Dla zapominalskich, jeśli nie zdążysz upiec pierniczków wcześniej i obudzisz się na tydzień przed świętami, kurczę, nie mam ozdób świątecznych na choinkę, ani nie mam pysznych pierniczków, wtedy upiecz je również z tego przepisu, ale schowaj je w plastikowym pojemniku razem z połówkami jabłka. Wymieniaj te jabłka co 2-3 dni, wtedy Twoje pierniczki będą idealnie miękkie na święta. Na pewno na kanale pokażę Wam jeszcze, jak udekorować te piękne i pachnące pierniki, dlatego subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco i żebyście mogli zobaczyć ten przepis. Dajcie łapkę w górę, dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam wyszedł ten przepis i jak Wam wyszły pierniczki. I do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! Tej książki nie kupisz w żadnej księgarni, jest dostępna tylko w internecie. Wejdź teraz na tuba.altenberg.pl i zamów swoją książkę.